No to zostałem już w sumie przedstawiony. Nazywam się Bartosz Butrym. Na co dzień jestem front-end deweloperem i dzisiaj chciałem przedstawić Wam w zasadzie pokrótce temat metaprogramowania. Pierwsza rzecz, czy dobrze mnie słyszycie? Jest w miarę okej? Nie wiem, czy tam można podgłośnić, czy... Dobra. No dobra, to może byśmy zaczęli. Tą prelekcję mam akurat przyjemność zacząć jako pierwszy, tak więc dziękuję serdecznie za takie wyróżnienie. Dobra, więc tak jak Damian wspomniał na samym początku, wraz z wersją S6 JavaScriptu dostaliśmy narzędzia umożliwiające metaprogramowanie, a konkretnie dostaliśmy narzędzia, dzięki którym jesteśmy w stanie podpiąć się pod wbudowane mechanizmy JavaScriptu. I JavaScript udostępnia kilka takich narzędzi. Ja jednak na potrzeby dzisiejszej prelekcji skoncentruję się na analizie i modyfikacji struktury obiektów. Konkretnie będę mówił o symbolach oraz iteratorach i generatorach. Dla referencji podałem tutaj też inne narzędzia, które istnieją, które zostały dodane razem ze S6, jest to Reflect API i Proxy API, jednak są to tematy daleko rozbudowane, nie starczyłoby czasu na omówienie tego wszystkiego, zresztą nawet te symbole, iteratory i generatory to też jakby z grubsza postaram się Wam wyjaśnić, na czym polega i do czego to może być przydatne. A skupiłem się tylko na symbolach, iteratorach i generatorach z tego względu, że narzędzia te są ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają. I w zasadzie ciężko powiedzieć tylko o jednym, nie wspominając nic o drugim. I ciężko też jakby zrozumieć je tylko indywidualnie, więc no, trzeba po prostu o nich razem powiedzieć. Żeby mieć jakiś ogląd na to, co dzięki nim można zrobić. Z tego też względu mam do Was taką prośbę, że gdybyście uznali w pewnym momencie, że coś Wam nie pasuje w tym, co mówię, coś nie tak do Was, to nie bardzo Was przekonuje, to dajcie mi proszę znać, na pewno postaram się w jakiś może inny sposób, prostszy, może nie tak po prostu będę tłumaczył. No bo temat na samym początku, w każdym razie jak ja się z nim spotkałem, wydał się dosyć skomplikowany, jednak w trakcie jakby zapoznawania się z nim okazało się, że to jest całkiem przyjemne i przydatne do użytku takiej codziennej pracy. Zacznę więc od symboli. W JavaScriptie symbole obok takich typów jak number, string, boolean, null czy undefined. Jest to prymitywny typ danych. Po jego utworzeniu, po utworzeniu takiego symbolu, jego wartość pozostaje prywatna i do użytku wewnętrznego. Jest tak, ponieważ tylko pozostaje do niego odniesienie. Symbol natomiast chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób jest tworzony i jak możemy na niego spojrzeć. Posłużę się w tym celu takim, powiedzmy, CodePenem. Więc tak, jeśli chcemy stworzyć symbol, no to możemy to zrobić w następujący sposób. Przypiszę sobie taki symbol do zmiennej. Jeśli ją wyloguję, to zobaczymy, że jest to po prostu symbol, widać? Nie. Aha. Dobrze w ogóle widzicie tutaj na ekranie? Większe zrobić? Tak? Tak będzie lepiej? Dobra. Więc tak, dostajemy symbol. Jaka istotna rzecz, że symbol wywołujemy podając jakby nazwę, symbol z dużej litery. Nie jest to konstruktor, więc wcześniej nie podajemy operatora new. Jest to po prostu symbol. I tak jak wspomniałem, gdybyśmy zobaczyli, jaki jest typ tego symbolu, w ten sposób, no to zobaczymy, że jest to po prostu
symbol, jest to prymitywna wartość. Za każdym razem, kiedy taki symbol jest tworzony, otrzymujemy nową i unikalną wartość, nowy i unikalny symbol, który zapewnia, że zawsze będzie inny. Więc gdybyśmy sobie porównali oba symbole do siebie, przepraszam, coś to skasuję, to one nie będą równe. Jeśli zrobię symbol, jego wywołanie i spróbuję go porównać, no to dostanę w zwrotce, że jest to fałsz. Do symbola można podawać parametr. Na przykład tutaj podam przykładowo parametr ID, jednak w zasadzie stosuje się go tylko do opisu tego symbolu. Nie wpływa on nijak na wartość tego symbolu i przydaje się głównie do debugowania. W związku z tym, że żaden symbol nie jest równy innemu symbolowi utworzonemu w trakcie dewelopowania w naszym kodzie, stosuje się często taki symbol, czy symbole stosuje się do identyfikacji właściwości obiektu po to, żeby uniknąć kolizji nazw. A także w takim celu, gdybyśmy chcieli dodać do obiektu jakieś właściwości, które nie powinny być przez kogoś innego nadpisane, czy to w sposób celowy, czy też nieświadomy. Więc dla takiego przykładu z życia, powiedzmy, albo sobie najpierw utworzę taki, żeby już później móc wykorzystać symbol, któremu też dodam ten opis czy deskryptor ID. I powiedzmy, to jest mój jako dewelopera kod, który gdzieś chciałbym udostępnić innemu deweloperowi do wykorzystania, który jednak nie miałby w ogóle patrzeć na mój kod, miałby go po prostu wykorzystać. Najczęstszym przykładem jest, powiedzmy, biblioteka, którą wykorzystujemy do naszego dewelopowania. I powiedzmy, ja jako deweloper tworzę sobie obiekt użytkownika, w nim podaję ID, nadaję mu jakąś, powiedzmy, wartość U1 i powiedzmy jeszcze damy mu Bartek. Więc to zwykły obiekt i może być taka sytuacja, że w trakcie dewelopowania jakiś inny deweloper, czy to przez przypadek właśnie, czy nawet świadomie, będzie chciał nadpisać to ID dla swoich jakichś własnych celów. Więc w normalnym toku programowania taki inny deweloper mógłby po prostu podmienić sobie to ID istniejące w obiekcie użytkownika, tego naszego usera, i na przykład napisać user. I jeśli bym teraz dał oczywiście console loga usera, no to widzimy, że to ID zostało po prostu nadpisane. My jednak jako deweloperzy nie chcielibyśmy, żeby taka sytuacja miała miejsce, więc moglibyśmy właśnie do tego wykorzystać symbol. Jeśli chcemy mieć pewność, że tylko nasz kod przez nas, deweloperów, napisany wie, jak komunikować się z tym wewnętrznym ID użytkownika, możemy zamiast po prostu nazwy takiej właściwości, nazwy klucza ID, użyć po prostu właśnie symbola. Tylko że nie robimy tego w ten sposób, że dajemy odniesienie czy zmienną, podajemy nazwę zmiennej, która ten symbol trzyma, tylko podajemy jego dynamiczną wartość. Więc zamiast ID muszę podać to w kwadratowych nawiasach. Wtedy jest to odniesienie do tego symbola, czy symbolu. Jeśli teraz bym to sobie wylogował, no to widzimy, że mamy tutaj obiekt, który nie dość, że posiada nasz unikatowy symbol, czy nasz unikatowy klucz, który przechowuje wartość tego użytkownika U1, no to jest jeszcze to ID, które gdzieś tam w dalszym toku procesowania jakiś inny deweloper sobie użył. Więc nawet jeśli chce to zrobić, chce nadpisać właściwość ID tego użytkownika, no to jest to oczywiście możliwe, ale nie spowoduje to kolizji z tym wewnętrznym, z tym naszym ID. Nie ma więc generalnie możliwości, żeby ktoś taki klucz czy wartość tego klucza zmienił. Bo na przykład jeśli wyloguje sobie, powiedzmy, takiego użytkownika i zobaczy, że to jest symbol ID, no to może spróbować na przykład zrobić coś takiego, że odwoła się do niego, do tego symbolu przez podanie ID.
Tylko że w zwrotce w takim wypadku zostanie undefined. Z tego względu, że tutaj ten moment, kiedy jest wskazany symbol ID, niby odwołanie tego użytkownika, tak naprawdę to miejsce wskazuje, że tworzony jest po prostu nowy symbol, bo każde wywołanie takiego symbola, tak jak powiedziałem wcześniej, powoduje utworzenie nowej, unikatowej wartości. Więc dopóki tak naprawdę żaden deweloper, który wykorzystuje nasz kod, nie zna zmiennej, która przechowuje ten symbol, tak naprawdę nie ma możliwości, żeby go zmienić. Dlatego też, gdyby jednak miał taki dostęp do tej zmiennej, to mógłby się do niej odwołać, ale właśnie poprzez dynamiczną wartość. Więc gdybym zrobił coś takiego, że odwołał się do tej dynamicznej wartości tego symbolu w obiekcie użytkownika, sobie właśnie podał jakąś wartość, tylko robiłbym to świadomie, to wtedy już widzę, że ta wartość się zmieniła. Tak więc o symbolach można by jeszcze powiedzieć, że oprócz możliwości stworzenia takich własnych symboli, JavaScript oferuje też wbudowane symbole i nawet one mają swoją własną nazwę. Nazywają się well-known symbols, czyli po prostu dobrze znane symbole. I generalnie jest ich bardzo dużo, ale na potrzeby dzisiejszej prezentacji skupię się w zasadzie tylko na jednym. Jest nim symbol iterator. Ale zanim omówię jego zastosowanie, czy o nim samym opowiem, warto by było pokrótce zapoznać się ogólnie z tym, czym są same iteratory. Więc jeszcze na moment wrócę do prezentacji. Symbole i iteratory. Mówiąc o iteratorach, należy w zasadzie mówić jednocześnie o iterowalnych strukturach danych i o iteratorach. Znaczy one niejako są ze sobą skorelowane. I po co w ogóle w S6 zostały wprowadzone iterowalne struktury danych czy iterowalne obiekty? Otóż bez iterowalnych obiektów dosyć wymagające jest, a może nawet uciążliwe, iterowanie po różnych strukturach danych. Bo inaczej iteruje się po tablicy, a inaczej iteruje się po obiektach, a do tego jeszcze S6 wprowadził nowe struktury danych, takie jak setsy i mapsy. Jednak co mnie najbardziej zainteresowało i co wydaje się naprawdę przydatne, jest to, że koncepcja iterowalnych struktur danych pozwala użyć pętli for of, ale na obiekcie właśnie. Generalnie z grubsza ujmując temat iterowalnych struktur danych, no to jest to po prostu obiekt, którego dane czy właściwości są dostępne publicznie, ale co istotne, jest to, ten dostęp jest jakby na żądanie, czyli w sposób sekwencyjny, ale tylko wtedy, jeżeli taki obiekt implementuje metodę, która widnieje czy istnieje pod kluczem, którym jest właśnie symbol iterator. Może dla referencji tylko tak pokrótce pokażę wam, jeszcze nie widać, na czym polega pętla for of, bo później będziemy ją wykorzystywać, a jest to istotne i przydatne z tego punktu. Więc powiedzmy, że mamy jakąś prostą tablicę. Powiedzmy, niech to będą lata. I teraz z pomocą pętli for mogę sobie wylogować. No tutaj jakby żadnej magii nie ma w tym. Bardziej chciałem wam pokazać, że jak działa pętla for, bo później będziemy ją wykorzystywać, więc warto sobie zdawać sprawę, po co to w ogóle robimy. Dobra. Iteratory same.
Wcześniej było iterowalne struktury danych, teraz iteratory. I iterator z kolei jest obiekt, który wie, jak uzyskać dostęp do elementów z tej kolekcji również w sposób sekwencyjny, jednocześnie zna swoją aktualną pozycję w tej sekwencji. Innymi słowy, iterator to obiekt, który ma zaimplementowaną metodę next. To jest bardzo, bardzo istotna informacja, gdyż ta metoda next powinna zwracać wynik o określonej strukturze. I właśnie chciałem na przykładzie pokazać wam, co mam na myśli. Więc jeszcze raz przyłączę się z prezentacji na ten kod. Będziemy prościej pokazać. Załóżmy więc, że mamy obiekt company. I tutaj będziemy mieli listę użytkowników. No tak na szybko napiszemy. Niech to będą 4. Dobra, muszę jednak podać w ten sposób. Dobra, 4 elementy w tablicy i implementuję tą metodę next, która powinna mieć określoną strukturę. Tą strukturą jest value. Tutaj może być w zasadzie dowolna wartość. W naszym przypadku będziemy chcieli, możemy znać albo indeks pracownika, albo po prostu jego imię, więc na razie może odwołam się po prostu do imienia. Oisi na razie 0, a drugą wartością, jaką powinien zwracać ta metoda, jest wartość done. Na razie ją ustawimy na false. Obiekt company jest tak naprawdę zwykłym obiektem. On staje się iterowalny, czy przekształca się go w iterator, właśnie implementując metodę next. My na chwilę obecną, czy w tym miejscu prelekcji, robimy to sami. Chciałbym wam po prostu pokazać, bo później jakby będziemy wykorzystywać narzędzie, które daje nam to już defaultowo. A tutaj chciałem wam pokazać, jak w ogóle to będzie funkcjonowało, jakby pisząc to od ręki samemu. Więc teraz oczywiście bym zwrócił, wywołując tą metodę next, zwróciłbym tylko jedno imię pracownika, dlatego sobie jeszcze dodam parę innych właściwości, które pozwolą zaobserwować, jak to się zachowuje, więc dodam też jeszcze wartość, która będzie mi śledzić aktualnego pracownika. Na razie ustawimy na 0. I dodatkowo tutaj przypiszemy sobie, bo to powinno być w returnie, ale dobra. Tylko my to sobie weźmiemy. Przypiszemy jako zmienna. I będę chciał sobie właśnie tak, w pierwszej kolejności inkrementować pracownika za każdym wywołaniem metody. No i oczywiście zwrócić return value. Dobra, chyba muszę jednak trochę wam zmniejszyć to, bo nie mieści mi się, a chciałem wam pokazać. Czy tak jeszcze będzie ok? Dobra. Obiekt company, właściwość, która nam zlicza aktualnego pracownika, tablica samych pracowników, metoda next, która nam to zwraca. I teraz tak. W zasadzie nasz ten kod, jeszcze tutaj tylko dodam, żeby to za każdym razem było this current employee, żeby nam to zwracało, więc na chwilę obecną dostaniemy tylko wszystkich pracowników i dan będzie ustawione na false, więc sobie dodam jeszcze warunek, że gdy elementy w tablicy się skończą, no to chciałbym sobie przykładowo zwrócić indeks użytkownika, na którym sama ta tablica się wyczerpała,
No i też ustawić tą wartość DON na true, która będzie mi informować, że już więcej elementów w tej tablicy nie ma. Sobie szybko napiszę taki warunek, że jeśli this current employee jest większe lub równe this employee's length, czyli jeśli jest większe niż długość tej tablicy, no to chciałbym po prostu sobie zwrócić też taką samą strukturę obiektu, a więc wartość to bym chciał tylko podać sobie this current employee, żeby wiedzieć na czym, na którym elemencie tablica została wyczerpana i done ustawić sobie na true. Dobra, więc teraz pytanie, co nam tak naprawdę daje ta metoda next na tym obiekcie. No, mógłbym sobie chociażby teraz no, wylogować, co mi to zwróci. A więc to będzie company. No i wywołam sobie metodę next. No i widzimy, że dostaliśmy pierwszą wartość i dane jest ustawione na true. Jeśli bym powielił sobie te wywołania za każdym razem, dostanę inną wartość. Więc widzimy, że tutaj metoda zwraca nam każdego kolejnego pracownika z tablicy. Ta wartość dan jest ustawiana na false, no bo jakby elementy w tablicy się jeszcze nie wyczerpują i gdzieś za którymś kolejnym wywołaniem, nawet jeśli później dodałbym kolejnych wywołań więcej, to tak naprawdę ta ostatnia wartość, czyli wartość 4 i reszta jest ustawiana zawsze tak samo, więc metoda next daje nam taką informację, że elementy w tablicy zostały wszystkie jakby wylogowane czy zwrócone, czyli tablica sama się wyczerpała, zaskakuje warunek, w którym sprawdzamy, że tych więcej wartości nie ma, ustawiamy sobie done not true i to jednocześnie jakby też informuje nas, że nie ma sensu dalej wywoływać tej metody, no bo wartości się wyczerpały. Teraz tak. Do czego są takie iteratory przydatne? No jeśli na przykład mam jakąś aplikację, w której mam obiekty, czy obiekt, który przechowuje jakieś dane, chciałbym wykonać jakąś logikę, żeby zwrócić te dane istniejące w tym obiekcie, no to właśnie mógłbym skorzystać z tych iteratorów, no bo powiedzmy, że taki obiekt jest dalece rozbudowany, ma różne właściwości, gdzieś tam zagnieżone są obiekty, czy nawet tablice, więc nie chciałbym używać pętli for in, żeby dostawać wszystkie po kolei właściwości w tym obiekcie, no bo one mnie nie interesują. Interesuje mnie tylko jakaś jedna konkretna właściwość, czy jedna jakaś konkretna kolekcja, po której chciałbym przeiterować i po prostu ją dostać. Żeby coś z nią po prostu zrobić, wyświetlić, obliczyć i tak dalej, no cokolwiek można. Więc co jeszcze tutaj bym mógł chcieć zrobić, jeśli chodzi o ten przykład z naszą company? No to chociażby zamiast za każdym razem konsologować czy wywołać tą metodę, mógłbym na przykład użyć pętli while. Jeśli użyję tej pętli while, no to mógłbym sobie zrobić taki warunek, że dopóki wartość dan pracownika jest false, no to chciałbym przede wszystkim sobie zrobić, no tutaj akurat dla tego przykładu, tylko wylogować jego imię, employee value i dodatkowo w zasadzie mógłbym to sobie tak jeszcze tutaj niepotrzebnie skasowałem. Employee równa się company.next. I teraz w zasadzie to samo bym chciał zrobić tutaj w pętli. Więc jeśli to wywołam, no to dostaję już bezpośrednio w wyniku same imiona tych pracowników. Widzimy, że to jest obiekt company. My sobie na nim po prostu pętlą while iterujemy. I dostajemy te wartości, na którym nam zależało,
warunek pętli się sprawdza, czyli wartość dan akurat ostatniego wywołania jest ustawiana na true. Warunek ten się spełnia, dlatego pętla wychodzi. No ale ja bym chciał jeszcze bardziej sobie ukrócić jakby to zadanie, nie uzależniać swojego kodu czy tych zwracanych danych do powiedzmy takiej pętli. I na przykład właśnie chciałbym użyć wspominanej już wcześniej pętli for off na obiekcie kompany, żeby po prostu zwrócić te same imiona, które tutaj widzimy, ale właśnie posiłkując się pętlą for off. I na przykład mógłbym sobie zrobić employee of kompany. I zrobić sobie console log employee. Nie wiem, czy dobrze widzicie akurat ten błąd. Dlatego trochę rozszerzę. Dobra. Coś źle musiałem napisać. Dobra, gdzie jest literówka? Kompany. Aha, no tak, jeszcze mamy. Dobra. Sorry, nie korzystam ze swojego laptopa i trochę jeszcze nieprzyzwyczajony. To przepraszam Was mocniej. Dobra. I tutaj dostajemy ten błąd, na którym zależało mi, żeby Wam go pokazać. Dostajemy błąd, który mówi nam, że kompany jest nieiterowalny. Powiedziałem Wam na początku, że obiekt kompany staje się iterowalny, czy przekształcamy go w iterator, poprzez zaimplementowanie metody next. Jednak pętla for off, między innymi pętla for off, tego czego szuka, to nie jest sama metoda next, ale ona poszukuje specjalnego symbolu. Tym symbolem jest właśnie symbol iterator. Musielibyśmy go po prostu tutaj zaimplementować w tym obiekcie, żeby wywołanie takiej pętli for off było możliwe. Więc musiałbym tutaj sobie w tym obiekcie moim kompany, żeby sam obiekt stał się faktycznie iterowalny, zaimplementować właśnie symbol iterator. Czyli musiałbym użyć tego, o czym Wam mówiłem, że iterator, że to musiałby być klucz, który moglibyśmy wykorzystać w obiekcie po to, żeby ten obiekt stał się iterowalny. Więc tak, może jeszcze zanim do tego przejdę, pokażę Wam coś na prezentacji, co może też pomoże bardziej zrozumieć temat. Tak, tutaj jesteśmy. Więc tak, sam obiekt to był nasz obiekt kompany, którym zaimplementowaliśmy metodę next. Ona zwracała nam konkretną strukturę. Było to value i done. Jednak, żeby sam obiekt stał się iterowalny, czy żeby przekształcił się w iterator, musi posiadać symbol iterator. Jest to ten iterator, czy typ symbolu, o którym Wam wspomniałem, że należy do tych well-known symbols, dobrze znanych symbolów, jest wbudowany w JS-a. Taki symbol iterator, on sam z siebie zwraca nam metodę next w iteratorze. Może tak, symbol iterator w naszym obiekcie jest kluczem. To już Wam w kodzie pokazałem, że on będzie naszym kluczem, natomiast jemu powinniśmy przypisać iterator, czyli obiekt, który będzie miał już zaimplementowaną metodę next. Ta metoda next, tak jak już widzieliście tutaj na przykładzie, no nic odkrywczego tutaj nie ma. Wywołujemy metodę next, dostajemy value i done, te wartości. No i teraz pytanie, czy done jest na true czy na false. Zapętla się, wywołuje kolejny raz metodę next, żeby pobrać tą wartość. Jeśli jest ustawiony na true, iterator już więcej nie zwróci już żadnych innych elementów w tablicy, no bo jak widzieliśmy, po prostu ta tablica zostaje wyczerpana przez iterator i on nas informuje poprzez ustawienie wartości done na true o tym właśnie, że w tej tablicy już więcej nic nie ma. Dobra, przejdźmy jeszcze raz
do kodu. Teraz tak, może ja to zrobię w osobnym oknie. Okay. Więc tak, moglibyśmy taki iterator, czyli obiekt, który ma zaimplementowaną metodę next, stworzyć jeszcze raz, sami, odręcznie, ale nie musimy tego robić, no bo tak jak wam też na początku wspomniałem, JavaScript jakby wychodzi nam naprzeciw i udostępnia takie narzędzie, które tworzy nam taki iterator już zaimplementowaną metodą next i tym czymś, co generuje, czy co tworzy nam taki właśnie obiekt, są generatory. Więc może jeszcze pokrótce wam opowiem, czym są te generatory. Tak, przechodzimy z iteratorów od razu do generatorów. Więc tak. W generatorach istotne jest to, że potrzebujemy tutaj specjalnej konstrukcji składni. W zasadzie dodajemy tylko gwiazdkę albo za słowem kluczowym function, albo przed nazwą funkcji, jeśli taką mamy, bo nie jest to konieczne, żeby ta nazwa funkcji była. Istotne jest w generatorach również słowo kluczowe yield. W nawiasie podałem wam, że yield mniej więcej działa tak samo jak słowo kluczowe return. I no tak jak widzicie, taki generator zwraca nam już iterator, czy główną metodę, też next, oczywiście musi to być metoda next, przepraszam, która zwraca nam obiekt o strukturze z właściwościami value i done. Funkcja generatora różni się od zwykłej funkcji. I już wam tłumaczę, o co mi chodzi. Zwykła funkcja jest tak, że ją wywołujemy. Kod jest wykonywany od początku, czy od góry do dołu. Jest koniec funkcji. Funkcja może coś zwrócić, nie zawsze musi. Natomiast przy generatorach kod nie jest od razu wykonywany, tylko generator zwraca nam tak zwany obiekt generatora. Czyli w momencie wywołania generatora kod nie jest tutaj wykonywany, tylko od razu zwraca nam obiekt generatora, czyli iterator. Główną metodą samego generatora jest funkcja next. Wywołanie takiej funkcji powoduje wykonanie kodu, ale tylko do momentu, aż zostanie napotkane właśnie słowo kluczowe yield. Wtedy generator, co dzieje się tutaj, wywoływana jest metoda next, następuje wykonanie kodu, napotykamy słowo kluczowe yield. W tym momencie generator wstrzymuje wykonanie funkcji i zwraca nam w zasadzie to, co podaliśmy do słowa kluczowego yield. No, ewentualnie później są kolejne wywołania metody next aż do zakończenia, funkcji. Chciałbym wam też to, o czym tutaj na slajdzie, o czym mówię, to chciałbym wam też to pokazać na przykładzie. Więc też jeszcze raz wrócę do kodu i jak to wygląda. No, piszę tak jak wspomniałem, to jest ta specjalna konstrukcja składni z gwiazdką po prostu. Zrobimy sobie counter, jakiś licznik, w którym po prostu sobie zwrócimy yield, jedyneczkę, yield 2 i return 3. I teraz sobie przypiszemy to, albo dobra, nawet wam pokażę na początku, że jak odpalę sobie tą funkcję generatora, to dostaję właśnie ten obiekt generatora, o którym wcześniej pokazywałem wam na tym poprzednim slajdzie, że wywołanie generatora nie powoduje wykonania kodu, tylko właśnie zwraca obiekt generator. Więc tak naprawdę mamy dostęp do tej metody next. Zobaczmy, co dostaniemy. Jak wywołam next, dostaję właśnie tą pierwszą value i done. Nie implementowaliśmy sami tej metody next. Ona tutaj właśnie przychodzi sama. To jest ta pierwsza wartość zwracana po napotkaniu słowa kluczowego yield. Więc jeśli chciałbym dostać wszystkie wartości, no to musiałbym... To jest właśnie ta część
definicji, która mówiła o tym, że te wartości z obiektu dostajemy w sekwencyjny sposób na żądanie. To jest tak, że ta funkcja jest wstrzymywana, dopiero musimy żądać otrzymania kolejnych wartości. Tutaj na szybko jeszcze tylko wyloguję te wartości. Dobra. Widzimy, że to jest zawsze to samo, dlatego trzeba przypisać to do zmiennej. I to będzie nam się counter. No, i to w zasadzie przypisać tutaj. No, bo to jest za każdym razem jakby tworzone. Dlatego to nam... Dobra. Widzicie. Wartość dana true w momencie, kiedy się wyczerpało. Ale co jest jeszcze ciekawsze, sam generator jest już iterowalny, więc zamiast po prostu wywołać za każdym razem funkcję next na tym generatorze, akurat w tym przypadku mógłbym już użyć tej pętli, o której cały czas mówię, że mi się podoba, że można używać ją na obiekcie. Of generator. To będzie bardziej widoczne. I wykonsolować, czy wylogować te wartości. I dostajemy wyniki. Dostajemy tylko wyniki yielda. Z samego returna tego nie dostajemy. A dzieje się tak dlatego, w zasadzie tylko zwracam waszą uwagę w zasadzie na to, dlatego że pętla for off ignoruje wszystkie wartości, jeżeli done jest ustawione na true. Kiedy wylogowałem te wartości, no to widzicie, że było i value, i done. I w momencie, kiedy wartości się zakończyły, ta done wartość została ustawiona na true, no a pętla for off po prostu ignoruje te wartości, jeżeli napotyka done na true. Dobra, to teraz jeszcze chciałbym wam pokazać, bo na poprzednim slajdzie powiedziałem, że funkcje generatora różnią się od zwykłych funkcji. No w tym względzie, że zwykła funkcja wykonuje się od razu, a generator jakby może wstrzymać tą funkcję. Więc tak dla przykładu pokażę wam, z jakim problemem można byłoby się napotkać, korzystając najpierw ze zwykłej funkcji, a chcąc jakby wstrzymać jej wykonanie i zrobić coś innego. Powiedzmy, że sobie wezmę set timeout i tutaj zrobię zwykłego console loga. I powiedzmy, niech to się zadzieje po 2 sekundach. A tutaj mam funkcję, która po prostu będzie pętlą, zwykłą pętlą. Powiedzmy, nie wiem, niech będzie 10, 20, niech będzie. I plus, plus. I w tym momencie sobie loguję po prostu tylko te wartości. I co się teraz zadzieje? Dobra. Coś ten program mi tutaj szwankuje. Gdybym tak jeszcze wziął sobie. Okej, 12. Tutaj. Dobra, przykleję to tutaj po prostu sobie do konsoli przeglądarkowej. No. I widzimy, że jakby funkcja wywołuje się pierwsza. Ta pętla jakby pierwsze się wykonuje. Dopiero po tym czasie, po upływie tych 2 sekund otrzymujemy wartość... aha, słabo to widzicie. Dobra, jeszcze raz włączę. Mamy wartość, no i po chwili dostajemy naszego konsolowe.
Nie ma takiej możliwości, żeby wywołać set timeouta przed wykonaniem funkcji. Pętla zawsze na początku się wykona, dopiero później dostajemy tą wartość set timeouta. My byśmy jednak chcieli, żeby gdzieś albo zatrzymać pętlę, albo przed jej wykonaniem po prostu dostać właśnie tą wartość. No i przy zwykłych funkcjach takiej możliwości nie ma. I tutaj w takich przypadkach właśnie przychodzą nam z pomocą generatory. Pokażę Wam na przykładzie, w jaki sposób moglibyśmy wstrzymać właśnie wykonanie takiej funkcji, coś zrobić sobie, jakąś logikę biznesową wykonać i dostać te wartości. No, jeszcze na chwilę zmniejszę. To jest ten JavaScript. OK. Dobra. Lubię tam Dark Dim. Nie świeci tak po oczach. Dobra. Tworzę funkcję generatora. I to będzie getData. W tym getData, tak na dobrą sprawę, po prostu też użyję po prostu zwykłej pętli. Jeśli i jest powiedzmy mniejsze niż 3, iteruj. Tylko w konsologu tutaj przy okazji generatora będę chciał zwrócić sobie już w prawidłowy sposób, jeśli chodzi o generatory, te wartości. I tutaj będę chciał sobie zwrócić coś, co mi w zasadzie zwróci funkcja. Zaraz zaimplementuję. Więc w getData będę chciał, żeby za każdą pętlą zwrócić sobie jakieś dane o użytkowniku. User tutaj sobie podam właśnie jako argument tą wartość. Tutaj na szybkiego sobie stworzę już tych użytkowników. Nawet niech już będzie jeszcze szybko. No dobra, od razu podam w nawiasach, bo tutaj nie, nie nawiasach, tylko cudzysłowie. Niech będzie. Dobra. I teraz chciałbym sobie zwrócić tak ID. Niech to będzie po prostu ta wartość. Name to niech też będzie users i po wartości. I niech będzie jeszcze jakiś parametr. I teraz tak. To nam zwróci. Przypiszemy sobie data get data. O, ok. No i wylogujemy sobie te wartości, więc niech to będzie data next value. No i co tutaj się zadziało? Mamy funkcję generatora getData. Mamy też zwykłą funkcję getUser. I teraz tak. Wywołujemy metodę generatora. Ona ma w sobie zaimplementowaną metodę next. Tak naprawdę ona wywołuje to wykonanie kodu. Napotyka słowo kluczowe yield. W tym momencie pętla jest wstrzymywana. Nie iteruje dalej. W momencie wstrzymania pętli zwracamy to, co jest w wartości yield, a więc przechodzimy do naszej funkcji, robimy sobie jakąś logikę i otrzymujemy to, co nam ta funkcja zwraca. Możemy sobie coś z tym zrobić. W tym momencie pętla się kontynuuje aż do zakończenia. Znaczy, to Wam zaraz jeszcze pokażę. Czy tutaj jest po prostu zaimplementowany ten paradygmat kodu czy zwrotki na żądanie. Więc proszę. Tyle, ile razy wywołaliśmy, za każdym razem dostajemy, jakby ten generator zapewnia, że za każdym razem dostajemy inną wartość. Jednak co chciałem Wam pokazać w tym przykładzie, oprócz rozróżnienia zwykłej funkcji od generatora, to to, że tutaj, żeby dostać
Kolejne wartości, kolejne obiekty z ID, name'em i job, czy jakiekolwiek tam będziemy mieli w obiektach właściwości, to jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli sami zażądamy wznowienia dalszego wykonywania kodu. Więc teraz jeszcze, może nie jeszcze, ale teraz jak już jesteśmy nieco uzbrojeni w tą wiedzę o generatorach, w jaki sposób działają, że możemy dostać jakieś wartości na żądanie. Niestety muszę to jeszcze raz napisać, ale już nie całość, nie będziemy przepisywali całości, tylko zrobię to w ten sposób, że nie, może tu jeszcze będę mógł pokazać. Na tym przykładzie. Aby się już odwołać. Nie, zostało skasowane, no dobra. Ale mieliśmy obiekt kompany, gdzie była, no przede wszystkim tutaj też to wykorzystamy, więc byli ci tablica pracowników. Dobra, jeszcze napiszemy, żeby było na czym pracować. I mieliśmy zaimplementowaną metodę next. Jednak powiedziałem wam, czy też sami widzieliście, że korzystając z pętli for off, ona nie szukała metody next w tym obiekcie kompany, który uważaliśmy, że jest już iterowalny, tylko szukała tego symbola, symbol iterator, tego klucza symbol iterator, na którym przerwałem w zasadzie dalsze omawianie tego przykładu. Więc pytanie, które postawiłem w jednym z slajdów, omawiając sam obiekt iterowalny i symbol iterator, to to, jaką taką wartość powinien mieć sam symbol iterator. No bo tutaj w tym obiekcie kompany no mamy właściwość employees, to jest to jedna z właściwości. Drugą właśnie musielibyśmy użyć symbol iterator. No odpowiedzią na to jest właśnie, że to powinien być iterator, a więc obiekt, który ma zaimplementowaną metodę next. Nasz obiekt kompany miał wcześniej zaimplementowaną metodę next, ale to nie było właściwe podejście, no bo widzieliśmy, że nie możemy użyć tej pętli for off na samym obiekcie kompany, więc tutaj powinniśmy zaimplementować obiekt, który będzie miał tą metodę next. Jednak nie będziemy tego od ręki pisać, no bo poznaliśmy, że załatwiają nam tą sprawę właśnie generatory. Więc na szybko get employee sobie tutaj podam i w tym momencie może trochę przyspieszę. Będę miał aktualnego usera. Tutaj sobie zaimplementuję jakąś logikę do tego generatora, gdzie napiszę, że current employee jest mniejszy niż this employee's current employee. No i po tym będzie zaimplementowane. Chciałbym sobie właśnie zwrócić tą wartość this employee's i employee, no i oczywiście potem muszę to inkrementować. Dobra, i teraz już też nie przedłużając, pokażę wam od razu, że mógłbym już dzięki temu użyć pętli for off na obiekcie kompany. Tu napisałem. Dobra. Tu jest, gdzieś jakąś literówkę zrobiłem. Aha, tutaj employees. OK. Coś mi to nie działa. Jak powinno. Dobra, przekleję to z powrotem. Jeszcze raz was przepraszam, bo mówię, korzystam nie ze swojego laptopa i przez to muszę się posiłkować czymś innym. Dobra, tutaj powinniście to widzieć. Dobrze widać?
Dobrze widać. Dobra, mamy kompany, mamy employeesów, mamy tutaj symbol iterator, tu przypisujemy funkcję, tu mamy current employee i podczas gdy current employee jest mniejsze niż this employees current employee yield this employees current employee current employee plus plus. Proszę? Jeszcze raz, bo nie słyszę. Nie słyszę. Coś tu źle przekombinowałem. Czekajcie moment, bo może odświeżyć w takim razie. Dobra. No tak, no to jest OK. Current employee. Live coding. Jeszcze raz? A, tutaj, tak, no zgadza się. No, dzięki. Length. Tak, zgadza się, zgadza. Length. Okej. Coś to źle? Tak, widzę. Okej. Dobra. Więc widzicie, że pęta ta została wykonana fall off na obiekcie. I to mi się właśnie spodobało. Co jeszcze można by było zrobić? Tak naprawdę chyba też od razu mogę tutaj to zrobić w konsoli, że oprócz pętli for off na obiekcie mógłbym tak naprawdę jeszcze użyć spread operatora, bo tak naprawdę spread operator też nie poszukuje metody next, tylko właśnie symbol iteratora, a więc gdybym sobie zrobił console log i zobaczy company, czyli już od razu obiekt, no to dostanę co ma, źle napisałem, company. Od razu dostanę tą tablicę. Ok, to w zasadzie na tyle. Powiem wam tylko ostatnie dosłownie zdanie kończące już moją prezentację, żeby już nie przedłużać, chociaż chciałem wam więcej jeszcze rzeczy poopowiadać. Krótkie podsumowanie. Iteratory i generatory pozwalają nam tworzyć własne wartości, które możemy sobie zapętlać. Przy generatorach możemy zatrzymywać wykonanie kodu, coś z tym zrobić w międzyczasie, potem ten kod od momentu zatrzymania wznowić, a same generatory też upraszczają nam tworzenie iteratorów. I dlaczego w ogóle wam o tym powiedziałem? No bo gdzie takie generatory możemy wykorzystywać? No chociażby Redux Saga. Biblioteka, ja akurat korzystałem z Reactem, wykorzystuje generatory do obsługi side effectów Reduxa, czyli do komunikacji z API, do pobierania danych z backendu, do wybierania wartości z reduxowego state'u, do zbierania kilku akcji w jednym miejscu, zrobienia jakiejś logiki i zwrócenia jednej akcji. Naprawdę już bardzo pokrótce. Jakiś komponent reaktowy dispatchuje jakąś akcję, która idzie do sagi. Tutaj tak naprawdę dzieje się cała logika biznesowa. Tu może być kilka różnych akcji, kilka różnych wywołań, różnej logiki. Dopiero kiedy już mamy, wiadomo, jakąś już konkretną wartość otrzymujemy, jakiś zbiór danych, dopiero saga dzięki właśnie generatorom coś takiego obsługuje, przekazuje później akcję do reducerów i do stora. Komponent jest przez propsy update'owany i dostajemy kolejną wartość. Mniej więcej, powiedzmy, taka z grubsza implementacja Redux Sagi w ten sposób wygląda. Chciałem głównie się skupić tutaj w tej prezentacji na tym, że żeby dojść do tych generatorów, musieliśmy omówić symbole i iteratory, no bo jak widzicie, w generatorach jest to wykorzystywane. Koniec końców Redux Saga wykorzystuje takie generatory.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję też za pomoc z sali. Była bardzo przydatna. Dzięki.